ŁKS i Polonia. Te dwie drużyny jeszcze 2,5 roku temu grały w Ekstraklasie. Teraz zmierzyły się ze sobą w trzeciej lidze. Założenia przed sezonem były takie, że tutaj klub miał przede wszystkim walczyć o jak najwyższe cele, tak? I dalej walczymy o jak najwyższe cele. No wiadomo, że na razie zdecydowanym liderem tutaj tych rozgrywek jest Radomiak i to pokazuje, bo praktycznie nie traci punktów albo traci punktów bardzo mało. My jak ŁKS musimy w każdym meczu grać na pewno na 150%, no bo wszystkie drużyny chcą wygrać z naszą marką, bo nie szukujmy się. Marka ŁKS i marka Polonia to są dobre marki. Tak jak pan powiedział, to są marki ekstraklasowe. Ale cóż, no, staramy się, walczymy, próbujemy. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Do końca jeszcze zostało, mówię, trochę meczy. W sumie jest 24 punkty do zgarnięcia. Walczymy w każdym meczu o 3 punkty, na pewno. Pierwszą groźną akcję w meczu przeprowadzili ŁKS-iacy. W tej sytuacji Dawid Sarafiński nie dosięgnął piłki. Kolejna akcja ofensywna to główka Marcina Zimonia. Jednak ten strzał pewnie złapał bramkarz gości. Polonia zepchnięta do defensywy stwarzała sobie sytuację głównie ze stałych fragmentów gry. Kilkanaście minut później strzałem z dystansu próbował zaskoczyć bramkarza Polonii Robert Sierant. Chwilę później odpowiedź warszawskiego klubu. Piłka jednak obok słupka. W drugiej połowie świetne okazje mieli najpierw Marcin Zimoń i Łukasz Staroń. Piłka jednak odbiła się od słupka. Chwilę później w efektowny sposób próbował zdobyć gola Aleksander Ślęzak. ŁKS cały czas dominował, lecz to zespół gości otworzył wynik spotkania. W 71 minucie na listę strzelców wpisał się Grzegorz Wojdyga. Łodzianie walczyli jednak do końca. W doliczonym czasie gry doszło do niecodziennej sytuacji, bowiem sędzia odgwizdał rzut wolny w polu karnym dla ŁKS-u. Sporo zamieszania i Marcin Zimoń na raty doprowadza do wyrównania. Jak to często bywa przy rzutach wolnych w polu karnym, jest mała odległość, wszyscy zawodnicy praktycznie byli ustawieni na linii, straszne zamieszanie i piłka akurat trafiła do mnie. Powinienem już strzelić tą pierwszą sytuację, ponieważ tą bramkę, którą strzeliłem, to była dobitka, natomiast powinienem już strzelić tą bramkę po pierwszym strzale. Niedługo po tej akcji sędzia zakończył spotkanie i mecz zakończył się wynikiem 1-1. Przyjechaliśmy po zwycięstwo. Cała taktyka była temu podporządkowana i rzeczywiście chłopcy dobrze wykonywali te założenia taktyczne, o których powiedzieliśmy sobie w szatni. Zneutralizowaliśmy przede wszystkim rozgrywanie piłki przez wysoko wychodzącego Staronia i tutaj sytuacja ŁKS za bardzo nie miał. Wiedzieliśmy o tym, że stałe fragmenty gry ŁKS-u są dość groźne, ale tak naprawdę można powiedzieć, że nie zrobiły one nam zagrożenia. Oczywiście mieli sytuację sam na sam, której nie wykorzystali, tutaj popełniliśmy błąd w ustawieniu. No ale graliśmy dalej konsekwentnie, zdobyliśmy bramkę. No w końcówce to, co wykonali moi zawodnicy, no to ja tego nie potrafię opisać, tak? Ja mogę tylko nazwać to, że to jest debilizm w wykonaniu moich zawodników. Tylko tyle. Jestem emocjonalnie troszeczkę dzisiaj podenerwowany, bo mówię, to jest końcówka meczu, sędzia chciał już kończyć to spotkanie, więc naprawdę nie wiem, co oni wymyślili. To tak nie może być w normalnie profesjonalnym zespole, który tutaj reprezentujemy i brak mi słów. Niestety po raz kolejny zremisowaliśmy spotkanie i niestety po raz kolejny nasuwa się słowo niedosyt. Na pewno Polonia jest to dobry zespół, doświadczony. Widać po nich, iż jest to zespół ograny. Natomiast wydaje mi się, w mojej ocenie, że byliśmy zespołem lepszym. Prowadziliśmy grę, stworzyliśmy więcej sytuacji bramkowych. Natomiast zremisowaliśmy w dosyć dramatycznych sytuacjach, natomiast na pewno jest to po raz kolejny niestety niedosyt. Stworzyliśmy więcej sytuacji niż Polonia. Polonia miała w sumie jedną, z drugiej strzeliła, to podziwiać tylko skuteczność. Mieliśmy kilka sytuacji do tego, żeby wygrać ten mecz. Mnie zależy na tym, żeby w końcu wygrać mecz, poprawić drugim, bo tam z remisami to co nam, do remisy po punkcie, no fajnie, że nie przegrywamy, ale może z wyjazdu by mnie bardziej cieszył niż u siebie. No ale no tak to jest, no czekam na tych, którzy wrócą, ale wiem o tym, że jak wrócą, to też jeszcze potrzebują czasu, żeby dojść fizycznie po kontuzjach, no. Ale myślę, ci, co są, zastępują ich godnie i to naprawdę momentami wyglądało nieźle. Nie rozumiem pretensji kibiców, bo oni walczyli w całym meczu, nawet przegrywając 1-0, wierzyli w to, że ten mecz nie przegramy i nie przegraliśmy. Ja uważam, wiara to podstawa do tego, co się robi. Udało mi się zaszczepić taką fajną walkę i podoba mi się, że oni walczą. W najbliższym spotkaniu ŁKS zmierzy się na wyjeździe z Sokołem Aleksandrów.